Cześć kochani, e, witam Was serdecznie w przededniu premiery nexgenowego Pacza do wieśka. Jak widzicie moja koszulka e, wszystko wskazuje na to. Tutaj też mam taki nowy, e, coś nowego postanowiłem wymyślić do, do kanału. E, taka, to jest taka tablica ledowa e, z literami, które się wsuwa tutaj e, i m, będę starał się tutaj wpisać mniej więcej takie główne, e, główne w tematy danego odcinka. Dobra, żeby nie przedłużać, na telewizorze pokazywany jest analiza tego next genowego patcha graficznego, który wchodzi już dziś. Właściwie nie, dzisiaj jest 13, to 14 jest jutro w nocy, więc już w tej nocy, czyli jutro 14 wchodzi patch graficzny i tutaj jest porównanie graficzne. Eee, no i co? Bez, bez zbędnego przedłużania i zamulania, eee, trochę pochałasuje, eee, mamy tutaj paczuszkę eee, i zaraz Wam pokażę co to będzie. Dobra, uwaga. O, jak pięknie sprzedawca zapakował, eee, na Allegro, zamówione, Polika. czekajcie, tralalala, la, la. lecimy. Panfary Cyk e, Wiedźmin e, Dziki Gon e, Edycja e, Game of the Year, czyli ze wszystkimi dodatkami, wszystkimi e, 16 e, darmowymi DLC, e, które były dostępne. Czekajcie, ja się tego pozbędę, żeby mi to nie przeszkadzało. No, tak więc, tą, e, w, tą grę będę zaraz e, instalował. Czekajcie, spróbuję ją otworzyć. Mam tutaj chyba jakiś. Ym. o, przyrząd do otworzenia więc zrobimy taki prawdziwy unboxing a co tam yy, zobaczymy co tu w środku jest yy, powiem wam, że mam wersję yy, mam wersję na xboxa czekajcie, że wam pokażę, gdzie my to mamy wiesie, gdzie jesteś? dobra, jesteś poczekajcie, dobra tu też edycja gry roku, Wiedźmin yy, tak jak mówiłem będę grał yy, Będę grał i testował wersję na PS5, ponieważ chcę sprawdzić haptyczne triggery. No i tak pomyślałem że sobie, że skoro przechodziłem tą grę 4 razy na Xboxie, więc teraz wypadałoby zrobić to na PlayStation 5. Dobra. Co jeszcze? Zobaczmy, jakie tutaj są ewentualnie różnice, czy coś się zmieniło. Czekajcie, robimy porównanie. Okej, okay, to tutaj mamy... Naklejki Wiedźmina. Zobaczcie, tutaj jest wersja na Xboxa. Tutaj mamy takie fajne wiedźmińskie naklejki. Dwie, mam nadzieję, że widać. Zobaczcie. I co tu jeszcze? A, informacja, że jest edycja gra, gry roku. No i tam jakieś uzyskanie dostępu dodatkowej zawartości. Dobra. No czyli tak, czasy dawnych pięknych książeczek, no nie, to już chyba minęły. No i mamy płytę oczywiście. Idealny stan, super, dobra. To zobaczmy co teraz jest w wersji na PS, PS4, tak, to jest wersja na PS4. E, no i co, tu mamy jakąś taką większą książeczkę, e, po portugalsku, szwedzku, holendersku, fińsku, angielsku, no a po polsku oczywiście nie ma. E, I nic więcej, naklejek nie ma, a szkoda. E, no i płytka wygląda tak. Teraz wam pokazać, jak wygląda artwork na płytce, bo one się różnią troszeczkę, chociaż nie tak bardzo w sumie, prawie takie same. Zobaczcie sobie. No dobra, no to to mamy za sobą. Wiemy już, co zainstaluję i od dzisiaj wjeżdża patch graficzny. Od jutra chciałbym zacząć grać właśnie od samego początku. Pooglądałem trochę materiałów, widziałem pierwsze recenzje, pierwsi youtuberzy dostawali już wersje takie przedpremierowe, żeby mogli pokazać swoim widzom i rozpropagować jakby dobrą nowinę. Powiedzmy, no i muszę przyznać, że wygląda to fajnie. Owszem, wiem, że wiele, wiel, wielu z was też na przykład na kanale u Bartka, czy też Utomka, Maniac Gaming, zwracało uwagę na to, że gra w, w, gubi klatki czasami, zdarza się, że może zgubić tam część klatek, prawda? E, I że w, czemu nie ma 60 klatek z ray tracingiem? Bo e, trzeba powiedzieć, że na konsolach mamy dwa tryby. E, c, c, e, 4K w, w, dynamiczne w, z ray tracingiem z tego co pamiętam w takie skalowalne rozdzielczość z ray tracingiem ale takim ray tracingiem cieni i rozbudowanych jakiś takich opcji odbić ale nie odbić raytracingowych, tracingowych prawda a druga opcja to jest 4K w 60 klatkach tak więc naprawdę prawdopodobnie będziemy grać ten czyli ten performance mode więc trzeba będzie grać chyba w 60 klatkach, żeby to było fajnie, płynne. Ale tak jak tutaj widzę tę grafikę, no to wygląda to pięknie. Widziałem też na przykład na kanale Roka, on grał ten prolog, gdzie... W, a, a, tak właśnie, to właściwie to był sen. Tak naprawdę to był sen przecież, ten taki Geralta na samym początku. Gdzie on tam w Bali jest, tak, z Jennefer w Kermoren. No, to jak on wychodził na ten balkon i widać było w oddali tą dolinę w Kermoren, wszystkie drzewa z powitem mgłą, wyglądało to po prostu rewelacyjnie. ten klimat, ta roślinność zwiększona, no, po prostu kosz, kosmos, kosmos. To na przykład, to tutaj widzicie, tą podłogę w Kermoren, to też warto powiedzieć, że wersja PC, PC, pc towa ma tutaj takie odbicie, jakby ta podłoga była całkowicie mokra. Tam jest pełny ray tracing odbić. Wygląda to też naprawdę fajnie, ale myślę, że będziemy zadowoleni z konsol. Naprawdę, e, zobaczcie, e, Redzi e, zrobili naprawdę niezły myk, bo dzięki, e, dzięki temu, że planowali taki upgrade, e, zrobi e, z... E, w Sapkowski pod, Andrzej Sapkowski podpisał kontrakt z Netflixem. Okej, okay, już po, odłóżmy na bok, jak, jak, jak tragiczny jest ten serial, tak? Wszyscy wiemy, że no, po, jeśli spojrzymy na książki, no już, już nie mówiąc o grach, tak, gry to już w ogóle, ale jak spojrzymy na książki, no to ten, ten serial to jest po prostu miałki, to jest taka wydmuszka. No jest, no, no, jest wielka szkoda, że taka szansa została zmarnowana. tak? śmiem twierdzić, że gdyby HBO się wzięło za to, no to materiał źródłowy potra potraktowaliby znacznie lepiej. No, tak więc wielka szkoda, ale e, w myśl zasady, nieważne jak o tobie mówią, ważne żeby mówili, e, i myślę, że Redzi jakby podłączyli się pod ten e, początkowy hype train. I ludzie, którzy zaciekawili się Wiedźminem, będą teraz dla, dla CD projektu klientami, ponieważ no jest jakaś grupa ludzi, którzy nie znała gier, może nie znała książek, a poznała Wiedźmina przez serial, tak? To jest nowe medium, które pozwoliło jakby rozpropagować jeszcze raz uniwersum stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego. Więc to jest jakby dodatkowa możliwość. Dla nas to, jest, to są same plusy, bo Większość z nas już posiada. Tutaj mamy przykład odbić. Większość z nas już posiada Wiedźmina, tak, więc upgrade graficzny jest dla nas za darmo, tak? Dostajemy to bez, bezkosztowo. No, więc uważam, że powinniśmy się cieszyć naprawdę z tego, co zostało nam. Udostępnione i, mu, i też e, uważam, że mówienie, a, bo CD projekt tak naprawdę nic nie zrobił, bo w, wziął mody od modów, od moderów, tak i im zapłacił. Okej, okay, ale wykorzystał pracę jakby społeczności, to też jest ważne, tak? Już nie będę tutaj, nie wiem, mówił, że trzeba im stawiać laurkę i tak dalej. Ale naprawdę zrobili coś, e, gratis dla posiadaczy gry e, i to im się chwali, naprawdę. E, Osobiście zagram jeszcze raz od samego początku, potem mam nadzieję jeszcze zagram New Game Plus, wszystkie dodatki, czyli serce z kamienia i krew i wino. No i muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę konkretnie, tak? Tutaj mamy e e Trip ray tracing, widać, że te cienie są takie po prostu bardziej pełne, tak? Jakieś takie bardziej wyraziste. Też na przykład jak patrzymy w, ray trace, w trybie raytracing to widać tu też po włosach, tak? te cienie na włosach są inaczej położone. O widzicie teraz to, 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 to jakby jest, jest widoczne. Ale jak tak patrzę na te źdźbła trawy, te źdźbła tego siana na tych chatach, dachach to no po prostu wygląda to tak pięknie, ta trawa zrobiona na nowo, tak bogata, taka gęsta. No, no, wiem, bo ktoś powiedział, ale się Jara, szkoleś, kurde, grałeś w to przecież? No, no tak, grałem w to, ale grałem w to na czym? Na Xboxie One, tak? Który jaką miał rozdzielczość? 960p? Yy, I na telewizorze LG, który, yy, który był Full HD? A teraz będzie możliwość zagrania to w 4K, na przykład na Oledzie. No to, to już będzie naprawdę duża różnica. I wierzcie mi, zobaczymy tą fajną jakość. OK, to jest gra siedmioletnia z 2015 roku. Ale ja znowu czuję ten, ten klimat, tak? Jak ta muzyka y, się załączy, y, to ja po prostu czu czuć ten klimat. Y, czuję y, no, to, tą magię tego tytułu, magię tego świata, y, tych potworów, tak, tych, y, wspaniałych, y, tych wspaniałych miejsc, lokacji te drzewa powiewające, ta zmienna pogoda no po prostu wygląda to wybornie dla mnie i z przyjemnością ogram dajcie znać w komentarzach na jakiej platformie będziecie grać jaki tryb czy ray tracing 30 klatek na sekundę i czy też 60 klatek na sekundę tryb performance dajcie znać no i co Wypadałoby się jeszcze dalej tym zachwycać, tak? Możemy, można by było tak patrzeć, patrzeć, ale co tu, co tu się tak zachwycać filmikiem, tak? Puściłem go tak, żeby coś nam grało w temacie, a będziemy się sami zachwycać jutro, tak? Jak każdy z nas, kto jest chętny, odpali sobie... Wiedźmina i sam się przekona, jak, jak wygląda ten nowy patch graficzny. Ja tylko jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku powiem, że mam tutaj dwa dodatkowe zakupy. Ostatnio kupiłem. Fajna promocja była na w Empiku, mpic.com i naprawdę nieźle wyhaczyłem. W Sifu Vengeance Edition, czyli to jest Steelbook, zapłaciłem za nią Czekajcie, zapłaciłem za nią 100 chyba 29 zł i kupiłem nowość, nowość, nowość Sonic Frontiers za chyba 179, więc też zła cena, naprawdę. Więc na PS5 obie gry. Więc spodziewajcie się za jakiś czas testów i może jakichś materiałów. Jeśli chodzi o Sonika, chciałem zrobić materiał, bo jestem wielkim fanem Soniców. Bardzo lubię i mam fazę na to, żeby pograć sobie w jakąś wreszcie platformówkę, a zwłaszcza w Sonica. Dobra. Będę chciał też zrobić streamy z Wiedźmina i będę planował, żeby podłączyć to przez YouTube, już bezpośrednio. Nie bawić się w Twitcha, tylko w związku z tym, że będę grał na PS5, Będę chciał odpalić ten stream bezpośrednio na YouTube z PS5, bo jest taka możliwość. I myślę, że to będzie bardzo fajne. Będę starał się w miarę regularnie grać, tak, żeby pograć, nie wiem, co najmniej z godzinkę dziennie. Trochę to potrwa może, żeby przejść, ale no, postaram się. Chciałem tak właśnie Wiedźmina ukończyć w takim trybie streamowym. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie, zawsze będzie można na przykład porozmawiać na, na live. Ie. Odpowiedzieć na jakieś Wasze pytania, wątpliwości z przyjemnością ustosunkuję się do Waszych jakichś sugestii, pytań. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki, że jesteście! Dziękuję za wszystkie komentarze, sugestie poprawek i tak dalej. Wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna. Jak widzieliście w materiał, który wjechał odnośnie Szenmiue, nostalgiczny, trochę stara gra, ale. Czasem będę chciał właśnie zrobić takie materiały odnośnie gier, które są, e, które uwielbiam, które sprawiły, że jestem takim graczem, jakim jestem e, i są dla mnie ważne, tak? E, z pomocą Bartka, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, e, stworzyliśmy bardzo fajny materiał, jestem z niego bardzo zadowolony. Trochę tam pododawałem różnych feature'ów takich graficznych, czyli obraz w obrazie, tak żeby pokazać Wam o czym mówię i tak dalej. Tak więc e, Osobiście jestem zadowolony, będę starał się poprawiać technicznie kanał yy, dodatkowymi aplikacjami itd. Tak Więc krok po kroku yy, damy radę. O, właśnie przyszedł do mnie mój pies, chyba chce, żeby wyjść z nim na spacer. Chodź, Mikuś, chodź. Nadchodzi Wiesio. Zobacz. Zobacz. gwiazdo. Zobacz gwiazdorku. No, co? Teraz pójdę z nim na spacer. Yy, zostawiam Was z Wieźminem. Yy, mam nadzieję, że też czekacie. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.